Austrii, Hungarii, Czech, bravo! Estonii, Finlandii, Francii, Japonii, Kazachstanu, Korei, Niemiec, Norwegii, Rosji, Słowenii, Szwajcaria, Włochy i państwo Polska! Witamy naszych wspaniałych skoczków, całą dziesiątkę. Okej. Okay. Jeszcze raz, drodzy państwo, witamy oklaskami. Drodzy państwo, poprosimy gospodarza tego miasta, pana burmistrza Tomasza Bujaka. Zapraszamy. Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, pana Apoliusza Tajnera. Przywitajmy brawami. Let's welcome the mayor of Wisła, Mr. Tomasz Bujak. The president of the Polish Ski Federation, Apoliusz Tajner. Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego FIS Grand Prix Wisła 2015, wiceprezesa Polskiego Związku Narciarskiego, pana Andrzeja Łącewicza. The president of the organization committee and the vice president of the Polish Ski Federation. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza miasta Wisły, pana Tomasza Bujaka. Drodzy państwo, bardzo serdecznie wszystkich państwa witam. Wisła świętuje już od soboty. W tej chwili to święto wkracza w kulminacyjną fazę. Właśnie w tej chwili rozpoczynamy serial pod tytułem Letnie Grand Prix w Wiśle w skokach narciarskich. Życzę państwu sympatycznej atmosfery, głębokich wrażeń sportowych, a zawodnikom przede wszystkim bezpiecznych i jak najdłuższych lotów. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Welcome all the ski jumpers and I welcome all of you gathered here in Wisła. There's a culmination of this wonderful festival, ski jumping festival in Wisła. I wish you all the best emotions here in Wisła and we'll see you at the ski jump. Dziękujemy bardzo i bardzo proszę o zabranie głosu prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, pana Apoliusza Tajnera. Dobry wieczór państwu. Kolejny raz najlepsi zawodnicy świata przyjechali do Wisły rywalizować na naszej skoczni. Wisła Malinka imieniem Adama Małysza. Cieszę się bardzo z tego powodu. Cieszę się również z tego powodu, że nasi zawodnicy są w dobrej dyspozycji i w dobrej formie i w jutrzejszym konkursie drużynowym liczymy na bardzo dobre wyniki. A jutro jeszcze jedno wielkie wydarzenie. Otwarcie tych skoczni małych narciarskich, tej kuźni skoków narciarskich tutaj za torami w Wiśle Centrum. Wspaniałe, nowoczesne obiekty, również potrzebne do szkolenia dzieci i młodzieży, żebyśmy i za kilka lat mogli oglądać naszych skoczków na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo i za chwilę zaczniemy uroczystość. Tak jest. We are very pleased to be hosting again this championship. Ajdzie, i bardzo proszę, numer 41, nadzieja niemieckich skoczków. Z numerem 42, Juri? Tak jest, dwukrotny mistrz świata w Falun 2015. Gratulujemy, ubieramy, tak jest. Z numerem 43, Ryszard? Tak jest. Drużynowy mistrz świata z Falun 2015. Wicemistrz świata drużynowy Wady Tiemy 2013 i ma już koszulkę z numerem 44 Kamil! 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 No drodzy państwo, cóż tu powiedzieć, dwukrotny mistrz olimpijski Sochi 2014 Kamil! Brawo, tak jest, mistrz świata Wady Tiemy 2013, zdobywca kryształowej kuli 2013-14 z numerem 45 Rune! Rune, zapraszamy! Podwójny mistrz świata z Falun 2015 na skoczni normalnej i w drużynie. Wicemistrz świata z Falun 2015 w konkursie mieszany także. Z numerem 46 Roman!
Roman Kołderka, lider czeskich skoczków, popularny Kołdi, mistrz świata juniorów 2006. Numer 47, Michael? Tak jest, Michael Heibel. Austria, wicemistrz olimpijski Soczi 2014 w drużynie. Wicemistrz świata z falą 2015 także w drużynie. Czterokrotny mistrz świata juniorów. Numer 48, Anders? Tak jest. Złoty medalista mistrza świata 2015 w falą w drużynie. Od 15 lutego 2015 rekordzista świata długości skoków. A długość 200? 1,5 metra. Pięknie. Z numerem 49 Stefan? Stefan Kraft. Triumfator czterech skoczni 2014-2015. Stefan Kraft. Brązowy medalista mistrza świata w falu 2015 na skoczni normalnej. Mistrz świata juniorów 2011. I z numerem 50 Peter? Tak jest. Mistrz olimpijski na normalnej skoczni. Wszędzie drużynie. Brązowy medalista olimpijski na dużej skoczni 2014. Ile zdobył punktów w zeszłym roku? 1729. Tak jest, drodzy Państwo. Jeszcze raz na cześć skoczków. Kipki? 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 I cóż mi innego zostało? Oddać mikrofon Kamilowi Stochowi. Kamil, bardzo Cię proszę. Przywitajmy brawami. Kamil Stoch! Dobry wieczór. Ja się trochę wstydzę tak przed tak wielką publicznością. Naprawdę dziękuję, że tak licznie tutaj przyszliście nas przywitać. Myślę, że każdy tutaj z tej dziesiątki zawodników, każdemu jest miło, że może przed tyloma panami najlepszymi na świecie się tutaj zaprezentować. Jutro mamy nadzieję na jutro i pojutrze na super konkurs na najwyższym poziomie i my ze swojej strony postaramy się przed Wami zaprezentować najlepiej, jak będziemy potrafić, a Was prosimy o gorący doping. Myślę, że każdy tutaj z tych skoczków właśnie sobie tego życzy. Najlepszego dopingu od najlepszych fanów. Dzięki. I jeszcze raz, na ten skoczku, drodzy Państwo, hip hip! Hip hip! Hip hip! Drodzy Państwo, oczywiście jeszcze nie koniec. Bardzo proszę Panią Marię Bujok, dyrektor Gwizdeckiego Centrum Kultury oraz burmistrza Pana Tomasza Bujoka. Panie Tomaszu, o wręczenie skromnych upominków dla tych najlepszych z dziesiątki. Kamil, który był w pierwszej serii treningowej? Kamil, który drugi, no właśnie. Kto wygrał drugi trening? Piotr? No właśnie. I wiemy, że ósemka jest w 50 najlepszych. Teraz będzie, Kamil, bardzo ważna rzecz dla Ciebie i dla kolegów wszystkich. Będę prosił, Kamil, jakbyś był tak uprzejmy, żeby tutaj wszyscy nasi wszystkie prezenty wręczone, bardzo proszę. O, teraz żeby nasi skoczkowie podpisali tutaj te narty, bardzo proszę. We have a one request. Okay. O właśnie, bardzo proszę, przesuwamy stół. O, dobrze. Pomóżcie. I teraz, drodzy Państwo, ta dziesiątka będzie podpisywała te narty. Kamil zapoczątkuje. Kamil, i po kolei. Tak jest. There are signatures on the skis that we have here on the table. Please come and leave your signature. These will be one. Juri Debeś, Martin, Eisen Bibler. To oni podpisują i na pewno będzie to piękna pamiątka dla miasta. Przypominam jutro o godzinie zdjęcia. No właśnie, tak jest, zdjęcia, pamiątki. O proszę, fotoreporterzy mają okazję również to zrobić. Dziewczynki, tutaj miało nie być wchodzenia. Szybciutko. I dziękujemy im. Tak jest, brawa, brawa. Oczywiście macie ręce zajęte.
Drodzy Państwo, zostańcie z nami, bo tu się jeszcze będzie wiele fantastycznych rzeczy działo. Panie Burmistrzu, Panie Prezesie, Panie Dyrektorze, dziękuję Wam bardzo. I oczywiście, drodzy Państwo, za chwilę będzie również tutaj jeszcze wiele fantastycznych rzeczy się działo. Czy wszyscy podpisali? No i teraz myślę, że na pewno panie fotoreporterzy będą mieli okazję wykorzystać Grzesio albo Robert. Teraz macie okazję zrobić również te nardy. O, i Kamil teraz z tej strony. Słuchajcie, czego się życzy skoczką? Wiatru? Wiatru pod nardy. Tego wam życzymy, tylko nie wiatru w plecy. Jeszcze raz dziękujemy, drodzy Państwo. Zapraszam. Dwudzień strach.